Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celów z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mało znane ćwiczenie na mięśnie naramienne, a konkretnie środkowy akton. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, i tym ćwiczeniem będzie unoszenie ramienia do boku, ale w pozycji na ławce skośnej, ustawionej pod kątem mniej więcej 30 stopni. Zapytacie dlaczego? Ponieważ właśnie w tej pozycji, kiedy ułożymy tutaj ciało bokiem, będziemy w stanie wyizolować znakomicie środkową część mięśnia naramiennego, tą często zaniedbaną, która pracuje tak naprawdę tylko i wyłącznie podczas takich ćwiczeń jak wyciskania nad głowę, czy hantlami, czy sztangą, czy na maszynie typu shoulder press. Wiadomo, że możemy ten akton wyizolować poprzez wznosy ramion bokiem, ale to by było na tyle, więc koniecznie trzeba szukać jakichś rozwiązań, aby ten akton popracował solidnie. W Waszym treningu wyciskania nad głowę będą uruchamiały do pracy także akton przedni. Ten środkowy wcale nie pracuje tutaj dużo, więc koniecznie poszukajmy jakiegoś ćwiczenia, które polega na wznosach ramienia do boku. I właśnie tym ćwiczeniem będzie unoszenie na ławce skośnej hantli. W tym przypadku do góry, ale chodzi o to, żeby po prostu odprowadzać ten łokieć do boku względem ciała. Ale może przedstawmy to ćwiczenie, bo można gadać, a tak naprawdę lepiej, kiedy je po prostu zobaczycie. Układamy się na ławce. Dobra, wpierw sobie chwycimy hantelkę. Pamiętajcie, że akton środkowy wcale nie potrzebuje jakichś ogromnych ciężarów. I teraz tak, możecie się ułożyć w taki sposób, żeby Wam było tutaj wygodnie. I zobaczcie, tu rękę sobie wysuńcie, nie wiem, możecie sobie tu opierać, możecie sprawdzać napięcie w aktonie środkowym. Lekko zgięty łokieć, ramię lekko wysunięte przed tułów, opieramy się na bocznej części bioder. Ja tutaj będę machał głową, ponieważ chcę Wam po prostu wytłumaczyć, ale uwaga, zobaczcie, tu mam stałe napięcie mięśniowe i unoszę ramię do góry, hop, zatrzymuję i powoli wracam do dołu. Idę do góry, hop, zatrzymuję, czuję tutaj boczną część, powoli wracam do dołu. Jaki tutaj mamy plus względem unoszenia ramion w pozycji stojącej? Kiedy stoimy, tutaj nie ma żadnego napięcia. Kiedy ja teraz leżę, cały czas grawitacja działa tutaj w dobrą stronę dla mojego aktonu środkowego, więc trzeba to wykorzystać. Polecam tutaj 3 serie po 15 powtórzeń na każdy bark. Środkowy akton będzie pracował tutaj znakomicie. Oczywiście część przednia delikatnie będzie tutaj wspomagała ruch, część ta z tyłu trochę popracuje, ale minimalnie, także praca będzie marginalna tylnego aktonu mięśni naramiennych. Lekko dłoń przed tułowiem i wznoszę ramię do boku. Pamiętajcie, żeby nie robić przeprostu w stawie, żeby nie męczyć stawu łokciowego. Oj, czuję już, zobaczcie, ja mam tylko 4, a już czuję znakomicie pracę bocznego aktonu, raczej zwanego środkowym. No chwilę sobie odpocznę i oczywiście przekładam się teraz na drugą stronę i wykonuję to ćwiczenie na lewe ramię. Słuchajcie, co tutaj ważne, aby dodać? Nie możemy unosić ramienia do kąta 90 stopni względem tułowia, ponieważ tutaj niestety już żadna siła nie będzie działała na nasze mięśnie. Także chwytając hantle, stopujemy ruch tutaj te 70 stopni około, powoli wracamy, nie dotykamy bioder i znowu unosimy ramię do góry. Zatrzymajcie ruch, powoli wracacie. Słuchajcie, to jest niebywałe, ale w tym ćwiczeniu
przy małym ciężarze, przy tych 15 powtórzeniach, naprawdę znakomicie czuje się środkowy akton. Po prostu ten mięsień przysłowiowo pali, pali. Czucie mięśniowe jest znakomite. Starajcie się wszystko robić pod kontrolowanym tutaj tempem, powoli, spokojnie, żeby dobrze wyczuć środkową część. Także nie machamy, nie wyginamy się tą ręką. Nie o to tutaj chodzi. Plecy proste, brzuch delikatnie spinamy i praca tylko i wyłącznie tak naprawdę w stawie ramiennym. Tutaj skupiamy się na ruchu. Góra, dół. Względem ćwiczenia w pozycji stojącej cały czas tutaj mamy napięcie. Także koniecznie sprawdźcie te ćwiczenie, ten wariant, który jest również wersją unilateralną, czyli po prostu skupiamy się na każdym barku z osobna, także możemy sobie tutaj poprawić lewą, potem prawą stronę, każda ma swój czas. Jesteśmy w stanie naprawdę tutaj poprawić mięsień naramienny, w szczególności ten akton środkowy, często zaniedbany. I proszę Was, nie pozwalajcie sobie na takie machanie bez ładu. Nadgarstek powinien być przedłużeniem przedramion. Delikatnie rotujecie kciuk do góry, co zapewnia rotację zewnętrzną ramienia, która również wpływa na angaż mięśnia naramiennego, środkowego tego aktonu. Także delikatne te rotowanie kciuka do góry jest oczywiście tutaj nawet zalecane. Nie wylewajcie, że tak powiem, wody w tą stronę, kiedy dokonujecie rotacji zewnętrznej. No chyba, że będziecie ćwiczyli akton tylny, ale jest to już nieco inne ćwiczenie. Nie machamy. Nadgarstek nie pędzi do góry. My jakby odpychamy się tym łokciem do boku, wypychamy łokieć, jakbyśmy chcieli odgarnąć po prostu coś do boku, odsunąć ten łokieć do góry, znakomicie aktywując środkowy akton mięśnia naramiennego. Także sprawdźcie to ćwiczenie, dajcie znać. Ten ruch jest naprawdę mało znany, niepopularny, ale gwarantuję Wam, że znakomicie pozwala wyczuć akton środkowy mięśni naramiennych, który przecież optycznie poszerza sylwetkę na górze, a co za tym idzie, no można powiedzieć, zmniejsza talię. Dajcie znać, jak czujecie to ćwiczenie, czy znaliście je, czy wrzucicie je do swojego planu treningowego, jakie inne ćwiczenia na inne partie mięśniowe chcecie, abym omówił w kolejnych materiałach. Oczywiście koniecznie subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, nowościami na kanale. Jeżeli będziecie aktywni w tej naszej społeczności pośladkowiczów, która również ćwiczy inne partie mięśniowe, nie tylko tyłek, to nasz kanał, bo to nie jest tylko mój kanał, będzie się rozwijał, będzie więcej filmów, materiałów, będzie po prostu więcej, że tak powiem, darmowej nauki. Wpadajcie na grupę Do Celu z Pasją Team i widzimy się w kolejnym materiale. Do Celu z Pasją. Cześć!